Przed nami magazyn publicystyczny Telewizja w Pokoju. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z Andrzejem Tadeuszem Kijowskim i z jego gośćmi. Telewizja w pokoju wita u Państwa w pokojach. Nas powiedzieliśmy w naszym tytule w oku cyklonu, czyli chciałoby się powiedzieć na żywo. Oczywiście my wszyscy tutaj obecni jesteśmy żywi, więc przedstawiam żywych. Pan Michał Broniatowski, Reuter, pan Andrzej Drawicz, pan Jacek Snopkiewicz, publicysta, żeby było inaczej. My, jak powiadam, jesteśmy żywi, ale oczywiście na żywo ani nie nadajemy w tej chwili, a nawet nie moglibyśmy, ponieważ w całej sieci Polonia 1 oglądacie nas Państwo dzięki takim kasetom, które pocztą kurierską są po całym kraju rozsyłane, a więc możliwości bezpośredniej, błyskawicznej komunikacji się z Państwem porozumiewać nie możemy. A o tym właśnie chcemy rozmawiać. Chcemy rozmawiać o tym, w jakim stopniu ten najszybszy współczesny środek przekazu, jakim jest telewizja, powinien, chce, może docierać do Państwa bez sekundy opóźnienia. W jakim stopniu jest to potrzebne, oczekiwane, w jakim stopniu czasami niebezpieczne. Moje pierwsze pytanie będzie takie. No oczywiście na żywo informacje chcemy mieć z wojny, z wypadków, z nadzwyczajnych wydarzeń, bardzo ważnych. Takich najczęściej, które wydarzają się w sposób nieoczekiwany, a więc trudno oczekiwać, żeby w danym momencie tam była kamera. I powiadają niektórzy, że na przykład najmocniej akcentowane są, powiedzmy, wojny w tych krajach, w których jest przedstawicielstwo CNN, czyli tej wielkiej międzynarodowej stacji newsowej, na przykład kiedy mowa o Afryce. Jeżeli w danym kraju nie ma przedstawicielstwa CNN-u czy innej wielkiej newsowej stacji, no to po prostu wydarzenie nie nabiera takiego znaczenia. I to będzie moje pierwsze pytanie do panów. Czy telewizja mówi prawdę? Czy telewizja tę prawdę kreuje? Ja? Na przykład. Więc wie pan, to nie tylko, mi się zdaje, że to nie tylko telewizja, to w ogóle jest kwestia dziennikarzy. Jak coś się zdarzy i nie było tam dziennikarzy, to tego wydarzenia nie było, choćby nie wiem, jak było ważne dla ludzi, którzy w tym uczestniczyli. I to tak samo z telewizją. To się wiąże oczywiście z ogromnymi nakładami, które CNN na to wydaje, czy to na transmisję na żywo z Bagdadu, jak tu przelatują przed nosem kamery, która filmuje z wysokiego hotelu amerykańskie rakiety, czy też filmują na żywo lądowanie amerykańskich żołnierzy w Somalii. To się wiąże z potwornymi pieniędzmi, trzeba sobie wybrać takie. Nie sądzę, żeby nawet jakby tutaj w Polsce wojna wybuchła, nie daj Boże, żeby CNN tak szybko to przebiegło, chociaż myślę, że a to u nas nie ma w tej chwili CNN-u? Lepiej tego nie sprawdzajmy. Nie. O, ja wiem, nie ma biura. Znaczy prawdopodobnie oni są w stanie zorganizować to bardzo szybciutko, ale... Bo w stanie wojennym, ile pamiętam, wszystkie stacje większe miały u nas swoje przedstawicielstwa. No tak, ale wtedy byliśmy ciekawym krajem. Teraz jesteśmy nudnym, demokratycznym państwem, w którym są kryzysy rządowe jakieś. Tutaj gospodarka się wznosi, tam opada. Po prostu tak jak w 100 kilkudziesięciu innych krajach świata. To po prostu nuda. Zwłaszcza dla telewizji. No więc jest pewne, że to jest kwestia wyboru. Od wieku wieków, prawda, informatorzy wybierają pewne elementy i w ten sposób, odtwarzając, jednocześnie kreują, zaspokajają odwieczną ludzką ciekawość bycia przy, a nawet bycia w, prawda, i to, czego dawniej, co dawniej się osiągało przy pomocy śpiewu trubadurów i minstrelów, prawda, którzy starali się odtworzyć wydarzenia tak, jakby były, a potem przy pomocy rysunku, a nawet w naszych czasach przy pomocy takich rubryk fotografa przy tym nie było, zwłaszcza panowie, że tam nie zdążył fotograf, to tam pisma umieszczały rysuneczki. Natomiast ja pamiętam do tej pory kreację II wojny światowej w pismach niemieckich, gdzie specjalizowano się, był cały sztab rysowników, którzy przy dość niezłym chyba serwisie fotograficznym, jednak w gruncie rzeczy kreowali obraz wojny przy pomocy rysowania. Otóż tutaj osiągnęliśmy my, Jacku, prawda, operując kamerą, osiągnęliśmy jakby inny, nowy stopień
inny stopień wtajemniczenia, prawda? Tu można sobie pozwolić na znacznie dalej idącą ingerencję, ale w gruncie rzeczy jest to wszystko to, jest to ta nieszczęsna ciekawość ludzka, żeby zwłaszcza oglądać rzeczy brzydkie i okrutne, prawda? Żeby, skoro sami lubimy komfort i siedzimy w wygodnych fotelach, to wyraźnie dziennikarz zresztą stara się nam pokazać jak najwięcej poszatkowanych ludzi. Jeżeli już gdzieś, nie daj Boże, upadnie pocisk, to musi być duże zbliżenie na rozerwaną jamę brzuszną, bo to jest tak, jak powiedział kiedyś Babel, który był przykładem człowieka ciekawego i gdyby dzisiaj żył, to by na pewno siedział przy telewizorze bez przerwy, prawda, i puszczałby sobie to wszystko. Kiedy go pytano, jak on mógł oglądać kremację swojego najlepszego przyjaciela Bagryckiego, on powiedział, to nieapetyczne, ale ciekawe. No więc właśnie, Andrzej sięga do historii dziennikarstwa i rzeczywiście, jak pamiętamy historię takich głośnych wydarzeń dziennikarskich, to zawsze najważniejsza była relacja naocznego świadka. Ja sobie pozwolę przytoczyć historię reportera, który się nazywał Henry Stanley, który tam w połowie XIX wieku, dokładnie chyba w 1871 roku, zdawałem z tego egzamin, zapamiętałem tę datę, odszukał Livingstona w Afryce. I to polegało na tym, że właściciel gazety New York Herald bodajże dał mu straszne pieniądze i polecił odszukać człowieka, o którym cała Ameryka mówiła. Żeby był materiał. Żeby był materiał. Najpierw dostał 1000 funtów, później tam następne pieniądze, następne i poświęcił na to 2 czy 3 lata i tego Livingstona odszukał, chociaż do końca właśnie nie jest pewne, czy ten fakt miał miejsce, ale to było strasznie dawno i relacja naocznego świadka, czyli reportera, który po 3 latach żmudnych poszukiwań w środku Afryki odnalazł człowieka, o którym mówiło się na świecie, miała olbrzymią wartość dla gazety, no, zwiększało jej siłę konkurencyjną i jej wartość handlową. Podobnie Egon Erwin Kisz w swojej pierwszej reportaże, słynne zresztą, z Pragi, pisał jako naoczny świadek, zaczynając tam od pożaru szpindlerowskich młynów bodajże, ale to miało wartość, ponieważ on to widział i opisał tak, jak to widział. No a później postęp techniki poszedł tak daleko, że oko ludzkie zostało zastąpione przez oko kamery, z tym, że od razu powiem, kierunek, w którym rozwija się telewizja, która chce jak najwięcej pokazywać na żywo, jest szalenie niebezpieczny, bo pewne bariery, do których pewnie za chwilę w dyskusji dojdziemy, zaczynają się zacierać. No właśnie, bariery. Uświadomiliście mi panowie bardzo prostą prawdę, prawdę taką ze szkoły. Co to właściwie jest relacja na żywo? Jest taki czas dramatyczny, prezens historikum się nazywa, którym posługują się komentatorzy sportowi. Bierze, już bierze jakiś samotny bohater, że przypomnę coś z Makuszyńskiego. Nie ma relacji na żywo. Każda relacja jest opóźniona wobec zdarzenia. Następuje post factum. I teraz jest tylko pytanie o naszą wyobraźnię czasową, jak pan Jacek Snopkiewicz przypomniał, korespondencje wojenne z XIX wieku, to na żywo wydawało się to, co było sprzed 2-3 dni i popłynęło w prasie. Dziś na żywo wydaje się nam to, co miało miejsce kilkanaście sekund czy chwilę temu. Ale to jest w związku z tym pytanie, to jest pytanie o przyspieszenie, o to, w jakim stopniu te nowe media przyspieszają, bo pan Broniatowski, przedstawiciel Reutera, przypomnę, powiedział, że CNN-u u nas nie ma, bo jesteśmy nieciekawym krajem, ale jak widać jesteśmy na tyle ciekawym krajem, żeby Reuter u nas był. I rozumiem, że... Reuter jest wszędzie. Czasami się spóźnia. Reuter, jeżeli się spóźnia, to się spóźnia dlatego, że chce sprawdzić u naocznych świadków, proszę pana. Stąd się to bierze, ale... ja myślę, że ta kwestia naocznego świadka, o którym pan mówił, to nie jest coś takiego, że do tego trzeba zaraz specjalnie jakieś ogromne filozofie dobudowywać. Jest to w ogóle podstawa działania dziennikarza agencyjnego. Bo, czyli takiego dziennikarza, którym ja przez wiele lat byłem, że jest naocznym świadkiem, jest w stanie przedstawić to, co zobaczył, dać cytaty i wtedy ci, którzy z tego korzystają, czyli gazety, stacje telewizyjne, stacje radiowe, są w stanie nadać wiarygodną relację. To znaczy, to jest pytanie, ja bym je sformułował tak, to jest pytanie o stopień panowania nad medium. To medium, którym jest prasa i ten sposób rozprzestrzeniania tego medium, czy ułatwiania prasy tego medium, jakie jest agencja prasowa, jest już takie, że jak powiedział pan Drawicz, jest to wszędzie, jest to powszechne.
potrafimy pisać, potrafimy redagować, potrafimy korygować. Ja również jako niegdyś dziennikarz prasowy nie wyobrażam sobie wydrukowania tekstu bez korekty, bez rzutu oka na błąd ortograficzny, czy może nawet faktograficzny. Otóż to medium, którym jest telewizja, jest niewątpliwie szybsze. Pojawia się pytanie o to, czy ono wymaga korekty, czy nie wymaga korekty. A jeśli wymaga korekty, czy w ogóle dopuszcza relację na żywo, że jeden pan coś pokaże wybiórczo i zdezinformuje na przykład cały świat, jeżeli pomyli się reporter CNN. No, to jest kwestia analizy i syntezy chyba, panie Andrzeju. To znaczy analityczne możliwości pokazywania na żywo są ogromne oczywiście, ale z kolei osiągnąć syntetyczny obraz można dopiero albo dając do tego jakiś komentarz, prawda, albo opracowując to post factum, tak jak to się robiło zresztą i u nas w związku z różnymi sprawami, prawda. Pamiętam, Jacku, nasz bohaterski okres, prawda, kiedy objąłeś wiadomości i akurat po tym zdarzyła się Rumunia, prawda, był ten właśnie ta chwila, kiedy rzeczywiście udało się zapewnić wiarygodność tych naszych nowych środków informacji. Reuters nas cytował. Reuters nas zacytował, tak, co było przedmiotem do dumy. Ja na biurku miałem zawsze ten wycinek z Reutera, który mi dałeś, bo to było potwierdzenie naszej wiarygodności. I wtedy posłaliśmy Grzegorza Dziemidowicza, pamiętasz, posłałeś go do Rumunii, który rzeczywiście na żywo pewne rzeczy nam przekazywał. No tak, ale to jest jakby historia, którą za chwilę opowiemy, bo tu jest pewien problem polegający na tym, że świat w tej chwili fascynuje się wszystkim, co jest na żywo. Ja sobie wyobrażam teoretycznie taką sytuację, że ktoś będzie siedział w studio telewizyjnym, coś robił, wszystko jedno co, i to będzie transmitowane i sądzę, że znajdą się widzowie, którzy będą chcieli to oglądać, dlatego że będą wiedzieli, że to jest na żywo i będą się spodziewali, że coś się zdarzy. Więc główną cechą przekazu na żywo jest element dramaturgii niespodziewanej, nieznanego zakończenia. Najprostszy przykład polega na transmisji z meczu piłkarskiego. No na przykład. Zawody sportowe są klasyczne. Jeżeli na żywo to się ogląda, to jest fascynujące, bardzo ciekawe. A jeżeli mamy świadomość, że to jest nagrane, no to po pierwsze możemy się dowiedzieć, jaki jest rezultat. Zresztą polska telewizja często ukrywała wyniki. Ale poza tym się odwracać albo zasłaniać oczy, ale świadomość, że to jest nagrane, właściwie czyni z takiego materiału materiał bezwartościowy. I teraz jest problem selekcji. Ja jeszcze posłużę się takim przykładem z historii polskiego kina dokumentalnego, że jeden z dokumentalistów zrobił film, sfilmował twarz, bardzo zniszczoną twarz człowieka, który się w coś wpatruje. To trwało bardzo długo, następował lekki odjazd od kamery, ten człowiek przełykał ślinę i to trwało bardzo, bardzo długo. I po kilku minutach następował rozjazd kamery i okazało się, że jest to alkoholik, który wpatruje się w butelkę alkoholu. No i to był 5- czy 6-minutowy film, bardzo zresztą zrobiony w konwencji telewizyjnej. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim jest sprawa selekcji tematu i selekcji materiału, ponieważ no całe życie nie nadaje się do transmisji. I rola dziennikarzy polega na tym, aby być z kamerą w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Inaczej będziemy mieli z przerażającym szumem informacyjnym, który już w Polsce obserwujemy w tej chwili, ponieważ telewizja kablowa daje 30-40 kanałów i zaobserwowałem moich znajomych, jak i u sąsiadów, że siedzą przed telewizorem i przelatują po kanałach. Oczywiście się nie zatrzymują przy żadnym obrazie dłużej, to znaczy odbierają szum informacyjny. I właśnie przekaz na żywo stwarza takie straszne niebezpieczeństwo, że po prostu będzie to rzeczywiście guma dla oczu, a nie coś bardzo wartościowego. Wie pan, z przekazem na żywo jest jeszcze pewien problem techniczny. Mianowicie, jak coś się transmituje na żywo, to do tego trzeba ogromnego mechanizmu. Musi być wóz transmisyjny i tak dalej. Właśnie, powiedzmy sobie, jak to wygląda od strony technicznej, bo na przykład radio już, oczywiście inaczej działa, bo tutaj jednak jest dziennikarz, który opowiada, nie pokazuje, nie ma tej przypadkowości, przy pomocy telefonu komórkowego i mikrofonu specjalnego jest w stanie właściwie z każdego miejsca nadawać. W tej chwili można nawet, są te takie urządzenia mikrofalowe. Wolę się nie wypowiadać na temat techniczny, ale w każdym razie już sam kamerzysta może chodzić po ulicach Warszawy, gdzieś tam w pobliżu niego będzie odbiornik i to można retransmitować, to wszystko można odbierać, tylko to są potworne pieniądze, bo musi to być gdzieś przekazane do satelity, z satelity z powrotem rozprowadzone na Ziemię i tak dalej, i tak dalej. I przykładem takiego, może nie powinienem się wypowiadać, bo to częściowo dotyczy mojej firmy, takiego bez sensu transmisji na żywo,
do pewnego stopnia, była transmisja na żywo, którą CNN robił z Puczu Moskiewskiego. Stali się więźniami tej transmisji, bo po prostu takie zainteresowanie wzbudzili u widzów amerykańskich, nie tylko amerykańskich, ale głównie amerykańskich, bo tam o dziwo najbardziej się tego bali, że musieli, byli zmuszeni do tego, żeby bez przerwy dawać na żywo transmisję. Nawet w pewnym momencie ludzie zeszli z tych ulic. Albo się przenieśli w inne miejsca, gdzie już nie było ich kamer. No i co wtedy? No i wtedy właśnie na arenę wkracza tania, szybka agencja. Tu robię sobie reklamę, bo to akurat chodzi o agencję Reutera, Reuter Television, która zrobiła zdjęcia najważniejszych wydarzeń, zmontowała je w 30-sekundowy spot, czyli 30-sekundowy taki kawałek. I w tym kawałku, który zresztą na okrągło używał również CNN, były zawarte najważniejsze ujęcia z tych wydarzeń, to znaczy to słynne walnięcie pocisku czołgowego w 8 piętro budynku parlamentu, wylatujące jakieś kartki z tego wszystkiego. To są zdjęcia Reutera, W ramach tej reklamy, przeciwko której nic nie mam, chciałbym tylko ustalić, czy ta mała, prywatna agencja to jest ta największa agencja światowa Reuters, czy to jakieś dwie inne agencje? Nie. To jest... O jakiej małej prywatnej agencji? No tak pan powiedział. Mała agencja, która... znaczy mała agencja w sensie ilości ludzi, którzy siedzą, wie pan. Ale jest to jednak ta największa agencja prasowa świata. Reuter Television jest stosunkowo niewielką częścią właściwego Reutera. Reutera, też powiedzmy już o czym. Znaczy, wie pan, to jest też kwestia wydawania pieniędzy. Reutera kosztowało sfilmowanie tego wszystkiego kilkadziesiąt tysięcy dolarów i nadanie tego. CNN kosztowało to miliony dolarów. Ja wiem, dlaczego użyłem określenia mała, bo to jest właśnie pytanie o to, co wolno małemu, a co wolno dużemu. Duży, spory przynajmniej, zrobił tego 30-sekundowego newsa. My, Nowa Telewizja Warszawa, warszawscy widzowie to mogą pamiętać, doszło nawet do pewnego ostrego, ideowego sporu w łonie naszego kierownictwa, kiedy to ktoś zdecydował, żeby w momencie Puczu Moskiewskiego włączyć ostanki, no, które jest odbieralne na terenie Warszawy, żeby siadł dziennikarz, który nawet nie wydaje wiadomości zagranicznych, a więc jest powiedzmy pobieżnie zorientowany w tych sprawach, połączył się z jakimś znajomym w Moskwie i tak przez całą noc, co pół godziny, widzowie mogą to pamiętać, NTW, jaka jedyna stacja w Warszawie, wówczas podawała na bieżąco wiadomości z Moskwy. Oczywiście nie były to sensu stricto wiadomości, było to, co jedna pani powiedziała drugiej pani. Ale czy ta pani mówiła, przepraszam, nie widziałem tego, ale czy ta pani mówiła, teraz strzelają lub teraz właśnie przestali strzelać? Dokładnie. No to jest dokładnie to, co ludzie chcieli usłyszeć. No, to muszę powiedzieć, że w warstwie fonii, moi drodzy, to znacznie lepiej w takim razie, no nie wiem czy lepiej, ale bardzo konsekwentnie i precyzyjnie pracowało Radio Swoboda, które miało rzeczywiście, robiło to non-stop i miało tych swoich korespondentów zainstalowanych. No tak, pojawia się... Oczywiście, Swobodę tak, które miało zainstalowane w różnych miejscach i oni rzeczywiście bardzo konsekwentnie nadawali obraz, który był zbliżony do przeglądu całości. Ale moje pytanie właśnie jest o to, bo bym powiedział, to jest to, czego ludzie chcieli słuchać. Z tym, że to, że jedna pani powiedziała, że przestali strzelać na przedmieściach, może dokładnie oznaczać, że właśnie z drugiej, na przeciwnym krańcu pojawiła się armia i wszystko wybuchło w powietrze. No, to nie jest, żadna informacja, to jest plotka. To nieprawda, to jest znowu kwestia pieniędzy. To znaczy, że was nie stać było na to, żeby połączyć się z pięcioma osobami w różnych punktach w Moskwie. Połączyliście się z jedną panią, która prawdopodobnie mieszkała naprzeciwko parlamentu. Wtedy to jest kwestia szczęśliwego trafu. Tak jak z tymi przypadkowymi fotoreporterami, którzy nagle są świadkami czegoś i potem odwieczne marzenie ich sprzedają to za kolosalne pieniądze do czasopisma Life już nieistniejącego. Z powrotem istnieje. Już istnieje. To nie jest ten live. Czyli live też jest wieczny, podobnie jak... Ale już nie w tym formacie, to jest niszczenie. Z tym, że sprawa w transmisji na żywo z Moskwy... Czy są jakieś ograniczenia, bo to jest moje pytanie. I sprawa przekazu z tego puczu też pokazuje pewne niebezpieczeństwa w odbiorze. Bo ja sądzę, że publiczność oczekuje coraz więcej. Znaczy publiczność chciałaby widzieć wszystko, chciałaby nie tylko oglądać gmach parlamentu, jak padają w niego kule armatnie, ale i trupy padające. Chciałaby być w środku, chciałaby widzieć wszystko. Także tutaj telewizja rozbudza zbyt wielkie nadzieje, których nie jest w tej chwili w stanie spełnić, chociaż rozwój techniki telewizyjnej posuwa się tak błyskawicznie, że za 2-3 lata rzeczywiście będzie to możliwe, że prostą kamerą, małą, będzie można wszędzie
wszędzie weź. Przepraszam, zobaczymy, czy te nadzieje uda nam się spełnić. Czas na reklamę. Trzej bracia, trzy indywidualności, trzy różne światopoglądy. Ich problemy, z którymi muszą się uporać. Trzej bracia. Ciekawa opowieść o życiu trzech braci, których drogi dawno się rozeszły. Ich życie i zmagania ukazane w tle problemów społecznych we Włoszech pod koniec lat 70. Trzej bracia to film o miłości i więziach rodzinnych. Zobaczymy wspaniałą kreację Charlesa Venella jako dziadka i ojca trzech synów oraz Filipa Nuere, Vittorio Mezzogiorne i Michele Placido. Zapraszamy w piątek 18 marca o godzinie 22. Nowy produkt Kamil. Emulsja do rąk i paznokci o 12-godzinnym działaniu. Wystarczy niewielka ilość, aby zapewnić Twoim dłoniom działanie emulsji przez 12 godzin, bez potrzeby ponownego wcierania po każdej czynności. Kamil sprawia, że paznokcie stają się mocne, a dłonie gładkie. Naturalna, uzdrawiająca moc rumianku. Kamil. 12 godzin pielęgnacji i ochrony. Marek, miło znów Cię widzieć. Ciebie też. Zajmiesz się moimi włosami? Tak, ale najpierw pozbądźmy się upierzu. Jak próbowałem wszystkiego. Spróbuj tego. Head & Shoulders. Wierz mi, tylko tego używam. Fryzjerom upierz nie grozi. Może zdarzyć się każdemu, ale jest na to sposób, potwierdzony przez testy. Jeśli połowa głowy zostanie umyta zwykłym szamponem, a druga nowym, delikatnym szamponem Head & Shoulders, tylko nowy Head & Shoulders złagodzi podrażnienia powodujące łuszczenie i przywróci naturalną równowagę skóry. Koniec z łupierzem, po prostu zdrowa skóra. Tam, gdzie był użyty zwykły szampon, nadal jest łupież. A po stronie mytej Head & Shoulders nie ma śladu łupieżu. Piękne włosy. Tak, dzięki mojemu Head & Shoulders. Head & Shoulders. Pozbądź się łupieżu. Miej wspaniałe włosy. Obmyśleć drogę ucieczki. Wykonać trudne zlecenia. Wyścig z czasem. MacGyver. Dla niego wszystko jest możliwe. Inteligentny, dlatego trwa. Twardy, dlatego zwycięża. MacGyver. Już niedługo w Polonii 1. Więc po tej wstrząsającej reklamie wróćmy do głównego wątku. Ja jeszcze wrócę do ograniczeń. Jeżeli kilka dni temu cały świat spodziewał się, że samoloty NATO zaczną bombardować pozycję Serbów wokół Sarajewa, zacząłem się zastanawiać, jak będzie wyglądał przekaz telewizyjny. I najprawdopodobniej byłby to przekaz na żywo. Więc sądzę, że w tym momencie chyba telewizja zbliżyła się do bardzo niebezpiecznej bariery, o którą wielokrotnie w przeszłości ocierali się reporterzy filmowcy telewizyjni czy reporterzy filmowcy. Posłużę się takim przykładem znanego niegdyś dokumentalisty włoskiego Giacopediego, który zrobił film dokumentalny Pieski świat. Jeden z następnych obrazów kręcił w Afryce. Były tam pucze, powstawały nowe państwa i tak dalej. I była taka sytuacja, że filmował scenę egzekucji. I ponieważ słońce świeciło prosto w kamerę, on poprosił, aby przesunąć skazańców w inne miejsce i dopiero później sfilmował. No i oczywiście podniosło się strasznie wielkie i słuszne oburzenie w prasie, że został współuczestnikiem zbrodni po prostu. Więc tutaj jakby przekroczył pewną granicę. Przykład teoretyczny z bombardowaniem ludzi, armat i tak dalej wokół Sarajewa, niezależnie od słuszności czy niesłuszności, też zbliża, wydaje mi się, tę sprawę do bardzo niebezpiecznej granicy. Także tutaj wydaje mi się, że telewizja na żywo niesie również problemy, wielkie problemy moralne, czy coś można pokazywać, czy nie. Tutaj przed programem z Andrzejem mówiliśmy, że telewizja polska bardzo często pokazuje ofiary różnych zbrodni, nalotów i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to też jest straszliwie dyskusyjne, jeżeli
Często widzę ludzi rozszarpanych przez bomby, zabite dzieci i tak dalej. No, z jednej strony jest to oczywiście przekaz prawdziwy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jakby świat zatraca się w pewnych proporcjach, telewizyjny. Kiedy pan kierował wiadomościami, dawał swoim dziennikarzom do czytania, to jest w tej chwili w Polsce dostępny taki kanon postępowania dziennikarza telewizyjnego BBC, który dokładnie właśnie pokazuje, które to wiadomości w BBC powinny być eksponowane, których eksponować nie można. Czy my w ogóle w naszym newsowym dziennikarstwie takie zasady znamy i zachowujemy? Tak, oczywiście ten dokument był znany, aczkolwiek też zdarzały nam się potknięcia. Pamiętam pierwszej wiadomości, kiedy był reportaż z pogotowia i pokazano twarz pijaka. Na przykład podniosło się oburzenie, po części słuszne, że właściwie telewizja powinna jednak chronić osoby, które pokazuje, ale za czasów Andrzeja Drawicza w telewizji mieliśmy inne ograniczenia. Polegały one na tym, czy przekaz na żywo jakby będzie społecznie trafny i czy politycznie nie narobi szkód. Mieliśmy dwa takie przykłady. Pierwszy to były bunty w więzieniach. Znana sprawa, gdzie bunty w polskich więzieniach, to było związane z tym, czy będzie amnestia, czy nie, rozpoczęły się właściwie od informacji w Teleekspresie, z którego wynikało, że nie będzie amnestii, doszło do buntów. No i od razu powiedzmy jedną rzecz, że każda władza będzie mówiła, że taka informacja wywołuje następnie reakcję. No tak, ale potem był dalszy ciąg. Były rzeczywiście straszliwe bunty, palenie, morderstwa. No i wówczas właściwie aż się prosiło, żeby ustawić kamery i transmitować to na żywo. Więc z różnych względów, między innymi moralnych i społecznych, było to niemożliwe. Chociaż gdyby już wówczas była telewizja komercyjna, sądzę, że jakaś stacja by takie kamery postawiła. Pamiętam zresztą tak, różne pretensje, które zgłaszały do nas czynniki rządowe. Na przykład z tego powodu, żeśmy zanadto wyeksponowali scenę egzekucji, zwłaszcza po egzekucji Czałuszewsku. Że po prostu było to jakby moralnie naganne, że tak się właśnie to eksponowało. I ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy, mianowicie jakby od drugiej strony kamery. Mówiłeś tutaj o niebezpieczeństwach, Jacku, a trzeba chyba powiedzieć o niebezpieczeństwach, które przy takim nastawieniu grożą ludziom z kamerą, którzy są posyłani po to, żeby dostawali najbardziej świeże, że tak powiem, ociekające krwią materiały. W związku z czym ilość tych ludzi, która padła albo została ranna przy różnych okazjach w ciągu ostatnich lat, niesłychanie wzrosła. Pamiętacie panowie te historie, które się działy na Litwie i na Łotwie, prawda? I te ofiary, które wówczas padły. Pamiętacie te momenty, kiedy ludzie potem mówili, że wyraźnie widziałem, mówią, że ten facet strzelał do mnie, prawda? To znaczy strzelanie do człowieka z kamerą. Człowiek z kamerą jest niebezpiecznym świadkiem, prawda? Skoro on na żywo to łapie, to jest świadectwo jakby, które można, jest to podkładka do ewentualnie przyszłych oskarżeń, dlatego jego zwyczajnie się, prawda, on może być celem. W tej chwili pan mówi w ogóle o tym, że dziennikarz, który jest na miejscu wydarzenia, dla kogoś, kto popełnia przestępstwo, jest groźny. Coś, co mi najbardziej utkwiło w pamięci, to już więcej niż 10 lat temu scena śmierci dziennikarza w Nikaragui, którego kolega filmuje, on sam z kamerą. Kolega filmuje, jak z premedytacją żołnierz armii nikaraguańskiej, leżącego na ziemi tego dziennikarza, zabija. To akurat nie jest coś, co było na żywo, bo to w ogóle nie można zrobić tego na żywo. I wydaje mi się, że tu w ogóle jakby rozgraniczanie tego, czy to ma być na żywo, czy to ma być z puszki, czy z nagrania, nie ma żadnego znaczenia. Tutaj jest kwestia pokazania tego, co się naprawdę wydarzyło i potem zastanawianie się w redakcji, czy to jest słusznie społeczne, czy niesłusznie, czy coś takiego pokazać. Dla mnie w ogóle takie pytanie nie istnieje. To się zdarzyło, to trzeba pokazać, to miało miejsce. Jeszcze wrócę na chwilę może do tej kwestii z buntem. Ja myślę, że problemem nie było już samo pokazanie tego buntu, bo to potem już jest tylko kwestia tego, czy ludzi to naprawdę interesuje, czy nie. Problemem był tylko dziennikarz w Teleekspresie, który palnął taką bzdurę, który to powiedział nie sprawdziwszy. Choć być może dowiedział się od jakiegoś urzędnika, to w takim razie urzędnik jest odpowiedzialny za to. To tu się zaczyna. No tak, ale o tym już kiedyś mówiliśmy, że odpowiedzialnym, ale co zostało raz powiedziane, to stało się faktem. Zawsze można sprostować, wie pan, to nie jest tak. To nie jest tak. W agencji, wie pan,
Ale to nie jest śmiech, to, tak, to jest podstawa w ogóle... Przypominamy sobie różne żartobliwe sprostowania, które jednak w jakiś sposób potwierdzają, prawda? Tak, takie było kiedyś prognozie pogody w życiu Warszawy było napisane wiatry wieją z kierowników wschodnich i na drugi dzień było sprostowanie gazecznie. My nie dostaliśmy jednego jeszcze. Panie Andrzeju, pozwoli a propos sprostować, bo to trzeba niezabawne. Chciałby pan coś sprostować, ja rozumiem. Nie, nie. Niedawno jeden z polityków modlił się na Jasnej Górze i telewizja to... Nie wymieniam nazwisk. I telewizja to pokazała, po czym od kolegów, którzy pracują w Taju, dowiedziałem się, że on chciał to sprostować, że się nie modlił, a rozmyślił. Ale do sprostowania nie doszło. Wie pan, to mi przypomina pewną historię, która się wydarzyła z jednym z naszych ambasadorów. Panowie, ja tak tutaj gadu, ale ja tylko chcę panu powiedzieć jedną rzecz. My jesteśmy na żywo. Prawie to się w tej chwili włączyło i po prostu widzowie w Warszawie nas oglądają. My tak cały czas mówimy sobie o tym, o tej sprawie z punktu widzenia publiczności, co wolno, co nie wolno. Nie mówimy od strony kuchni, że ci panowie, którzy siedzą w tym studio, mogą nagrywać, a mogą nadawać na żywo. Nam się czasem zdarza tutaj coś nagrywać na żywo. Panowie wspominaliście przed wejściem do studia, że w dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było możliwości rejestracyjnych, teatry telewizji grało się na żywo. No, oczywiście. Jakże to spina adrenalinę. Jak ja inny wychodzę ze spotkania, z rozmowy, kiedy ona się rozbywa na żywo, niż wtedy, kiedy wprawdzie nie będzie to montowane. Młody człowieku, to ja tutaj jako prawda starszy pan pamiętam te bohaterskie czasy, kiedy cała telewizja była na żywo i przecież działy się czasami rzeczy, które weszły do legendy, prawda? Jest słynna opowieść o tym, jak w czasie niesłychanie skomplikowanego spektaklu, prawda, kamerzysta raz źle ustawiony wyłapał jakieś, prawda, jakieś zaplecze i od tej pory, prawda, reżyser zaczął nerwowo szarpać bajki i przez mniej więcej 15 minut nic nie można było wrzucić normalnie, tylko bez przerwy pojawiali się faceci nerwowo machający rękami, jak inspicjentki pełznące dołem ze scenariuszami w zębach i różne takie. Więc to rzeczywiście było to spinające, niesłychanie, ale też mobilizujące przede wszystkim do niesłychanie gospodarnego operowania eterem, prawda? Jeżeli się dostawało... Tym czasem, o którym pan już minuty, kiedyś mówił, że go mamy nad to. Jak się dostało dwie minuty, to był niesłychany zaszczyt po prostu. To było wyróżnienie, prawda? Bo to wszystko musiało się ułożyć, upakować. Znaczy oczywiście przy jednym założeniu, że wówczas był ten jeden dysponent, który mógł ten eter odebrać. Tak, teraz tego eteru mamy dostatek, dysponentów właściwie nie znamy i trema mniejsza. Ja chcę jeszcze powiedzieć o historii polskiej telewizji. Ja uważam, że w momencie, kiedy powstawała prawdziwa telewizja w Polsce, czy to był przełom lat 50. i 60., ona instynktownie dążyła do przekazów na żywo. I na początku lat 60. Słynni reporterzy telewizyjni z owych lat, Marian Marzyński, Eugeniusz Pach i Mariusz Walter, zrobili na żywo transmisję z obrony mostu w Wyszogrodzie. Most w Wyszogrodzie, jest to najdłuższy podobno w Europie most. Był, zawalił częściowo. Drewniany most w Europie, najdłuższy, który ma tam powyżej 2 km i mniej więcej co roku dzielni żołnierze, saperzy przeprowadzali heroiczną obronę przed Krą, która ten most znosiła. I tam w którymś roku, 61 czy drugim, zrobiono transmisję na żywo wieczorem z pomocą wojska, ustawiając olbrzymie reflektory lotnicze i tak dalej. Była to operacja, tak jak mówię, niemalże wojskowa, ale i wrażenie było wspaniałe, bo jako młody wówczas człowiek do dzisiaj pamiętam, jak to wszystko przebiegało. No ale potem cała logistyka i koszty były tak duże, że takich imprez nie można było przeprowadzać. Poza tym no, telewizja dostawała się w kleszcze cenzury i każda transmisja na żywo, to też trzeba powiedzieć, że w systemie totalitarnym wszelkie programy na żywo są szalenie niebezpieczne. No oczywiście. Tak? Przypomnijmy sobie Mistrzostwa Świata, które były w trakcie w Polsce stanu wojennego w Hiszpanii, kiedy grała polska drużyna i pojawiały się na widowni wielkie transparenty Solidarność i był przygotowany kadr ogólny, który był wrzucany przez realizatorów, żeby tego nie było widać. Czy legendy o transmisjach? To też ważna sprawa, że telewizja na żywo może jest możliwa tylko w naprawdę wolnych krajach, ponieważ ona rzeczywiście jest na żywo. W związku z tym pytanie, ku czemu zmierzamy? Bo oczywiście od tak zwanego live'u się to wszystko zaczęło, kiedy jeszcze nie było możliwości rejestracyjnych. Możliwości rejestracyjne to jakieś opanowanie środka, to możliwość dokonywania czasem po prostu no, korekty i to bardzo szybkiego dokonywania, być może potrzebna. No ale z drugiej strony, jak powiedziałem, podnieca nas
pracujących w tym zawodzie, podnieca widzów świadomość, że nie są oszukiwani. Czy panów zdaniem zmierzamy w kierunku takim, żeby rzeczywiście nadajnik mógł mieć przypięty niemalże każdy dziennikarz pod pachą i każdy mógł nadawać swoją relację na żywo, czy jednak zmierzamy w kierunku jakiegoś uporządkowania, jakiejś takiej właśnie recenzji, o jakiej pan mówił, znaczy recenzji jakiegoś takiego skrótu, jaki agencja Reuters zrobiła z wydarzeń moskiewskich? Mi się zdaje, że znaczy w ogóle takie generalizowanie nie jest najlepsze. Akurat teraz mi przyszło do głowy coś od zupełnie innej strony. Mianowicie agencja Reutera, zresztą wiele innych agencji też, coraz bardziej zajmuje się informacjami ekonomicznymi. Kiedy agencja zajmuje się takimi informacjami, to chodzi o to, żeby te informacje docierały do odbiorców jak najszybciej, bo im szybciej dotrą do nich, tym szybciej oni będą mogli podjąć decyzję finansową, sprzedać, kupić albo wstrzymać się i zarobią albo stracą. Czyli tempo odgrywa ogromną rolę. Posunęło się to do tego, że Reuters najpierw wprowadził takie coś, co się nazywa newsflash. Mhm. Jedną linijkę informacji, dopiero potem pełna depesza idzie. A postęp technologii, o którym tutaj pan Sąpkiewicz wspomniał, doprowadził do tego, że teraz na tych ekranach monitorów, na których finansiści, bankierzy i tak dalej odbierają serwis Reutera, na tych ekranach tych monitorów, to są komputerowe ekrany, będzie można odbierać na żywo transmisję na przykład z konferencji prasowej prezesa banku, Bundesbanku. To ma ogromne znaczenie dla tych facetów, którzy jak słyszą, że została obniżona stopa procentowa, to zamiast czekać, aż mu to dziennikarz napisze, wyśle i to przyjdzie, to jest, proszę pana, straszna epoka minęła, bo minęło 10 sekund, to on ma to na żywo. Pan mówi o ogromnych kosztach potrzebnych do zrelacjonowania na żywo. Mówiliśmy o tym, że biednego nie stać na to, żeby coś przyzwoicie i pewnie, co najważniejsze, pewnie relacjonować. To ja już zapytam o inne koszta. Słyszę o tym i z pańskim nazwiskiem się ta idea podobno kojarzy, że ma powstać w Polsce agencja rozprzestrzeniania informacji telewizyjnych dla podobno zresztą nawet takich jak nasze, komercyjnych stacji telewizyjnych. A więc co to takiego? Niech pan powie dwa zdania. No ja bardzo bym chciał, żeby to powstało. I pan to jeszcze nie ma biznesplanu. Dlatego między innymi nie ma biznesplanu, bo nie za bardzo jeszcze wiemy, czy na to jest rynek. Ja myślę tak intuicyjnie, że rynek jest. Otóż istnieje w tej chwili w Polsce monopolista. Nie mam czyli przeciwko temu. Tak czyli TAI. Nie tak zwany TAI. który. Telewizyjna Agencja Informacyjna. Tak, która działa w ramach Telewizji Polskiej SA, która dostarcza takie gotowe pakiety informacyjne pod nazwą Wiadomości albo Panorama do telewizji publicznej. Działa w tej chwili w kraju już kilkadziesiąt takich stacji jak Nowa Telewizja Warszawa. Za chwilę będzie działała ogólnopolska telewizja komercyjna i ja myślę, że to jest taki rynek, który mógłby bardzo chętnie kupić coś, co jest jakby niezależne od tej telewizji, z konkurencją nawet, bo oni też są konkurentami wszyscy telewizji publicznej. Kupić newsy i to może być, wie pan, idea jest taka. No właśnie, ale kupić newsy, co ludzie chcą oglądać, co będzie miało jakąś cenę, może na przykład najwyższą cenę będzie miał taki news, którego dziennikarz BBC nie powinien w ogóle puścić na ekran. Czyli news pokazujący zmiażdżoną twarz przejechanego człowieka, czy coś jeszcze gorszego. To jak ja będę robił tę agencję, to takich zdjęć pan nie dostanie ode mnie. Bo mnie to nie interesuje. Wie pan, jak mnie coś nie interesuje, to ja domyślam się, że innych ludzi też nie interesuje. Natomiast to nie chodzi akurat o to, żeby się zatrzymywać nad tym, czy robić zdjęcie człowieka przejechanego przez tramwaj, czy nie. Natomiast jest ważne to, żeby dostarczyć taki profesjonalny, 15-minutowy, 20-minutowy kawałek, pakiet gotowy z informacjami podstawowymi z kraju, sfilmowanymi inaczej z innego ujęcia, inaczej skomentowanymi niż w głównym wydaniu Wiadomości. Ja nie wiem, że lepiej, ale inaczej. Plus informacje z całego świata, to z wykorzystaniem serwisu filmowego Reutera. I to ma robić Reuter? Kto jeszcze? Bo to ma robić
taka spółka, która jeszcze się nie zawiązała, ale być może, że... No, no ciekawe, w Gazecie Wyborczej o tym czytałem jako o fakcie już empirycznym. Nie czytał pan o tym, że to się zawiązało. Pan czytał o tym, że jest plan. Plan jest, owszem, i wie pan, gdyby nie było tego planu, gdyby nie był on blisko zrealizowania, to ja bym w ogóle z Gazetą Wyborczą na ten temat nie rozmawiał. Powiedziałbym po prostu, że nic nie wiem albo tak dalej. To, natomiast poza nami oczywiście, znaczy nie poza nami, obok nas jest w tym wszystkim firma ITI. Tak się złożyło, że mieliśmy podobną ideę, ja i pan Mariusz Walter, który tutaj już był wspominany, z Sentymentem. Zaczęła się ta idea coraz bardziej jakby buzować. Potem doszedł do tego pan Eugeniusz Smolar z BBC, który próbował tu i tam, ale tam mu się nie udało, więc teraz jest tu. No i chcemy jeszcze do tego namówić kilku polskich przedsiębiorców, żeby tutaj... No, a to powstanie tu i teraz, czy wszędzie i zawsze? Nie, to powstanie tu, w Warszawie, wie pan, i będą korespondenci, mam nadzieję, tu i tam. Podstawowy problem to są oczywiście pieniądze. Jak mówię, nie ma jeszcze biznesplanu, bo polega na tym, wie pan, bardzo łatwo wyliczyć koszty czegoś takiego. Tylko dużo trudniej dowiedzieć się na pewno, czy nowa telewizja Warszawa to kupi, czy nie. No. Ba. Próbując jeszcze odpowiedzieć na pana pytanie, panie Andrzeju, myślę, że w przyszłości chyba będzie to, co jest teraz, tylko doprowadzone do pewnej skrajności. Znaczy będzie wszystkich interesowało pogłębianie technik pozwalających na łapanie życia na gorącym uczynku, prawda? I doprowadzenie tego do najdalej idącej skrajności. Nie wykluczam, że telewizja przyszłości będzie polegała na tym, że każdy będzie mógł sobie komponować program telewizyjny. Co, Jacku, nie sądzisz? No. Będzie sobie siedział i z ogromnego morza światowych wiadomości... Ale to już tak jest. ...naprowadzanych przez... Ale będzie sobie mógł układać... Ale to nawet nie konkretny telewizor, tylko jego komputer. Tak. Będzie sobie leżał, spokojnie, wybierał coś tam, co się dzieje w Saigonie, prawda, o tej porze, albo w Valparaiso. Ale to natomiast... tak panowie mówicie, jakbyście nie lubili telewizji. Wie pan, ja za nią nie przepadam, ja lubię ją jako kuchnię, natomiast oglądać jej specjalnie nie lubię. No więc jeżeli pan Andrzej Drawisz lubi ją jako kuchnię, to rzeczywiście pora się już wynosić z pokoju, chyba siedzimy w nim wystarczająco długo. Nie mogę się oprzeć od jednego wrażenia, że mówimy o jakimś rodzącym się języku, że mówimy o języku, który w odróżnieniu od tego języka gramatycznego, tego języka pisanego, dopiero się rodzi, dopiero kształtuje swoje formy, właśnie formy opowiadania, formy korekty. I tak naprawdę ciągle zastanawiamy się nad tym, gdzie te słówka będziemy wstawiali, a jeszcze wcale nie wiemy, jakie komunikaty z tego telewizora do państwa popłyną przy pomocy obrazów. Tak samo jak nie wiemy, czy nowa telewizja Warszawa to kupi. Dziękuję państwu bardzo za... Panom bardzo za pobyt w naszym studio, państwu bardzo za uwagę i zapraszam na najbliższy program z cyklu Telewizja w pokoju. Polonia 1.